Ja przygotowuję w alfabecie Nowaka też trzy oczywiście, ale w drugim tomie dopiero poczekam i nie rozmawiam z Kaczyńskim dwa razy dłużej, raz trzy godziny w 93, gdzie go poparłem, a nie Olszewskiego, przy którym przedtem byłem, bo uważam, że Olszewski jest za bardzo zaspany, jego mości, tak powiem, zawód adwokat, to może iść na długo, odwlekać tamtego. Osobne story będą na ten temat u mnie, a półtorej godziny teraz w 2009 roku. Trochę się pewno za mnie obraził potem, bo dałem wywiad dla Jankiego, duży. Tak, ale o Lechu Kaczyńskim, mistrz złych wyborów. Bo już wtedy skrytykowałem bardzo ostro Michała Kamińskiego, Bielana też nie wie, że wyjdą nawrócenie, tak mówiąc, krytykowałem Urbańskiego, uważam, że głupota ze strony PiS-u, że zastąpili Wilsztajna niezależnego i akurat antykomunistę, których u nas jest niewielu, przez Urbańskiego cynika, który zresztą kiedyś zdradził już partię Kaczyńskiego w 92, przechodząc do liberałów, ja troszkę krytykowałem jako pierwszy publicznie Giertycha już w 2003 roku. Poznałem się na jego mocy, w twojego wywiadzie wyborczej, Kluzik Rostkowską jako pierwszy krytykowałem, ale mówię, wychodziłem przed szereg, pewnie są niezależni zawsze, no i to się nie podobało. Natomiast mam wiele zastrzeżeń do Kaczyńskiego, ale to jest jedna strona. Zastrzeżeń, że nie otwiera się na inne środowiska patriotyczne, choć tu nastąpił pewien przełom. Przypomnę, że jednak otwarł się na ziobrystów i gowinowców, co było dużo. Poza tym, ale mówię, jest tu różnica z moim ulubionym Orbanem, że Orban stawia naród ponad swoją partię, Fidesz. Parokrotnie rezygnował po porażkach. Poza tym, jak zażądano z takiego węgierskiego LPR-u, że poprą go, ale jeśli on nie będzie kandydował na premiera, to poprą jego. To by powiedział, proszę bardzo, zrezygnował. Dla niego nie jest on. A tu z kolei cieszę się, że Kaczyński wystawił na premiera Szydło, tak jak sugerował profesor Andrzej Nowak, jakie było oburzenie, że tylko, nie, myślę, że bardzo dobrze jest, że z tylnego miejsca rządzi. Mam więc, jakie zastrzeżenia, to właśnie to za małe otwarcie na inne środowiska patriotyczne, a tylko tak można wygrać te kolejne wybory i uzyskać 2/3. Druga rzecz, no niestety Kaczyński, który jest najlepszym strategiem politycznym, ale nigdy nie interesował się zbytnio gospodarką, i to jest dość fatalne, bo wpływa na to, że wtedy w 2005 wziął Milowską liberałkę, która utrąciła różne rzeczy. Między innymi ja rozmawiałem z Romanem Kluską, i przecież on przygotował pakiet antybiurokratyczny. I pani Milowska jako reprezentantka lobby biurokratycznego tak obcinała jak kawałki salami ten pakiet, że dostał z niego maleńki pakiecik. O tym wspominał też Kluska, że nawet niedawno, że doszło do spotkania z Kaczyńskim. Więc to druga rzecz, to niedostateczne zainteresowanie ekonomią, a Orban główne reformy robi gospodarcze. Po trzecie, no to już nie wina Kaczyńskiego, kogo innego, ja uważam, że był to zamach. To, że elita pisowska została strasznie przetrzebiona po Smoleńsku. Bo przypomnę, jak ciągle mówię, Stasiak był najlepszym kandydatem na prezydenta Warszawy i na prezydenta Polski, nie tam Duda. I teraz zginął też Gosiewski, świetny organizator, Wasserman, zginął Kurtyzan, świetny prezes IPN-u, byłem u niego tydzień przed śmiercią, a zastąpiony został facetem z bliskim PO i to zmarnowane lata. Zginął Janusz Kochanowski, znakomity rzecznik prawa obywatelskiego, nie taki jak ten Bodnar, którego tylko zdaje się lesbijki, goje, geje, coś tam interesuje.
prezes Banku Narodowego z Krzypetą, prawda? Gęsicka, świetna ekonomistka. To była naprawdę ogromna strata, więc trzeba też to widzieć. Natomiast ja myślę, że Kaczyński jest za bardzo tolerancyjny wobec luzusów różnego typu. Tak jak prezes telewizji Kurski, który był w 6 partiach, 3 wyleciał i który tylko biegał na Nowogrodzką, żeby zapewnić sobie pozostanie. Biegał. A mam bardzo ostrą opinię o tym, jak telewizja marnuje szanse, także dla obecnego rządu. Bo owszem, poprawiły się wiadomości, jest program w telewizji, choć też mam Stanisława Jameckiego, który tam występuje, stary karierowicz, cynik, kiedyś ogromnie antynarodowy, antypolski i antykatolicki, poza może potem, bo nie chcę za dużo mówić, że dowody, ale więc czego nie ma w tej telewizji? To już dawno powinno być wsparcie dla rządów dobrej zmiany poprzez pokazanie afer PO, SLD, jak Lewandowski atakuje ten rząd tam w Parlamencie Europejskim, przypomnienie, jak to mu sprzedawał za bezcen, zakłady papiernicze w Fizyniu, cementownie, zakłady Krachemia i Techma. Teraz nie pokazuje się na przykład Węgier, nie było żadnego spotkania z Orbanem, wywiadu czy z innymi politykami gospodarczymi, bo Węgry pokazują, że nie walczyli z tymi samymi wrogami, łącznie z Trybunałami Konstytucyjnymi, byłoby to pouczające. Nie pokazuje się Rumunii w telewizji, a w Rumunii aresztowano ponad 1000 prominentów, w tym 2 premierów, trafiło za kratki. Tam się dużo bardziej zdecydowanie zabrano, aresztowano 13 ministrów i szefa sztabu generalnego. Nie pokazuje się Islandii w ogóle, z której trafiło za kratki 16 bankierów, bardzo dobry wzorzec. W ogóle powinno się obalić mity Michnika, Gieremka i innych tego, ta telewizja nie robi. I ja podejrzewam dlatego, że pan Jacek Kurski, zastępca, brat zastępcy naczelnego wyborcy Jarosława Kurskiego, dostał obietnicę od brata i od innych, że jak będzie robił małe zmiany, pozorowane, to jak był ten rząd, to trafi mu się dodatkowa fucha. Ja pisałem bardzo ostro, polecam mój blog Jerzego Roberta Nowaka o telewizji i wieczorem, a następnego dnia rano już zabrano mi godzinny program w Radio Powstań Węgierskim. Zupełnie jak w PRL-u, tak na marginesie. Więc niepotrzebnie toleruję takich kryzysów, a mógłbym mi długo wymieniać, nie tylko Kurski, no Jacek Suski, jak on ma imię, Jacek Suski, który bliźnie mówi, że pani Szydło jest dobra, problem premierem, ale lepiej było, żeby Kaczyński był na miejscu. No jest to dla mnie głupota, bezczelność, to jest jak wkładanie kija w szprychy roweru. Moim zdaniem Szydło jest bardzo dobra, o wiele lepsza od Dudy, twarda córka górnika i nie powinno być tego typu upadek. Niech Kaczyński będzie tam gdzieś. Natomiast mam nadzieję po tym, po pierwszych zmianach, że doszedł do porozumienia niewyobrażalnego przed tym Ziobrystami i Gowinowcami. Notabene ja przypomnę, że ja w Radiu Maryja i Telewizji Trwam wielokrotnie występował na ten temat, co oczywiście wywoływało niezadowolenie u niektórych z PiS-u, między innymi Hoffmana, który ciągle atakował Ziobro i innych jako zdrajców. Myślę, że miałem rację, ale dalsze. Jednak Kaczyński usunął Jackiewicza, ministra skarbów, skumplowano, najpierw Hoffmana, co też trzeba było, szkodnika i tak za długo go trzymano, bo faceta, który po pijanemu chwali się przed podwładnymi kobietami wielkością członka, albo po pijanemu sika tam gdzieś, no tak przepraszam, trzeba było go od razu wyrzucić. Natomiast dobrze, że to wyrzucił. Potem, że wyrzucił Jackiewicza, który ciągle realizował propozycję Hoffmana. W związku tych dwóch panów samcem alfa, jak to się mówi, był Hoffman. Niezwykły sprydziarz, cwaniak, jeśli chodzi o obsadę. Dobrze, że odsunięto wreszcie Adama Lipińskiego, moim zdaniem szkodnika, który był zastępcą Kaczyńskiego. Brudziński jest o wiele lepszy, moim zdaniem jest otwarty na szersze zbliżenie z innymi.
dobrze, no i teraz Misiewicza, znów późno, trzeba go usunąć dużo wcześniej, bo to, co wiem z Piotrkowa, bo tam się przyjmuje, moja rodzina, żony pochodzi z Piotrkowa, ten facet rozłożył Piotrkowski miesięcznik i go nie bronił. Rozłożył Piotrkowski PiS, 25-latek, szarogęsił się, układając listę parlamentarną tam i sobie dał czwarte miejsce, zajął 12. 1900 głosów na Centyfonie miał 21 tysięcy. Skłócił, co było możliwe. Nie rozumiem Macierewicza z obroną tego jego mościa. To jest osobna sprawa. I teraz, więc dobrze, że Kaczyński to wreszcie przeciął ten serial z Misiewiczem, który dawał wrogom jak najwięcej satysfakcji. Ale uważam i zależnie od swoich różnych krytycznych opinii o różnych sprawach, tam właśnie za długo już w 2005-2007 roku, bo za wiele błędów takich jak Borusewicz jako marszałek Senatu, Umański, Meller, Gierenkowiec, Sikorski jako minister. Tu notabene, jak rozmawiałem z Kaczyńskim tam dłużej, to mi powiedział na pytanie o Borusewicza, wręcz się zdenerwował. Mieliśmy taką półtora godzinę rozmowę i użył tak ostrego słowa, że żałuję, że nie mogę go przytoczyć, bo miałby proces jeszcze ewentualnie. A o co chodzi? Borusewicz dla mnie osoba wręcz fatalna. Chodził ciągle do Lecha Kaczyńskiego i jęczał, że jak to przegrał w 2000 roku z Unią Wolności razem i co z nim będzie, będzie miał niską emeryturę. Lech Kaczyński był ogromnie dobroczyny człowiek i naiwny, w odróżnieniu od Lecha Jarosława. No i jakie on miał zasługi dla podziemia? Jakie zasługi? Poczytajcie Państwo Jerzego Zaleskiego, książkę Pod prąd, reżysera. I tam były wyznania Ewy Kubaciewicz z Wybrzeża, najwyższy wyrok. Zresztą to, co Gwiazda mówił, Walentynowicz nazywała Borusewicza zdrajcą, bo on działał tylko na rzecz KOR-u. I to w jaki sposób, że na przykład rzucał podejrzenia o współpracę z bezpieką na ludzi z innych organizacji patriotycznych. Do niego szły maszyny drukarskie z Norwegii, gdzieś z 80 lat. Nigdy nie dał, wolał zakopać, a nie dać gwiaździe innym tym. A poza tym są wręcz podejrzenia, z kim on współpracował sam. A przykładowo, kiedyś na przykład było zabójstwo jednego ze stoczniowców, a on powtarzał wersję zbecką, że to było samobójstwo. Tam jest wiele ciemnych spraw. A zrobienie go marszałkiem senatu. To jest mruk, borsuk nazywany. On nie umie mówić, co jest pomocą procesu. Ale co on zrobił? Tym swoim wieruszeniem koło Lecha sprawił, że to, co powiedział Jarosław, że przerwał Kaczyński Lech na dzień swoją kampanię prezydencką i pojechał na Wybrzeże, żeby dowartościować Borusewicza, żeby przeszedł do Senatu. No, kochani, dziwcie się, że potem Jarosław ma tak złą opinię o Borusewiczu, który jest zdradził. Więc tak mówię, nieodporność na Lizusów mógłbym długo wymieniać i tych, którzy nocowali 3 dni przy Nowogrodzkiej, żeby tylko dotrzeć do prezydenta Kaczyńskiego. Ale przy tym wszystkim uważam, i to powiem, że Kaczyński jest jedyną nadzieją na uzdrowienie sytuacji w PiS-ie, i uzdrowienie przez to i w Polsce, na ratowanie różnych spraw, bo liczę i dlatego ciągle apeluję w moich tekstach, apeluję też Witold Gadowski, blogerka Katarzyna, bardzo ich polecam. Chodzi o to, żeby zrobić audyt w PiS-ie, bo to, że zrobiono audyt ministerstwa, bardzo dobrze jest zrobiła Kępa, ale zabrakło innej rzeczy, obiecywano, że z kilkudziesięciu osobom postawią zarzuty. Gdzie są te zarzuty prokuratorskie? Tyle miesięcy minęło. Ja chciałbym, żeby Kaczyński zrobił audyt w PiS-ie i wyrzucił wszystkich pazernych z tego PiS-u w terenie, w wielu miejscach dzieje się bardzo źle. To, co mówił mi pewien przyjaciel, poseł z południa Polski, nie wiem jego nazwiska, dodam tylko, że został
wiceministra, to że u niego w regionie to jest wielu takich członków PiS-u, którzy uważają, że jak jest 5 miejsc w Radzie Miejskiej, to po co 6 członek PiS-u. Kiedyś tak samo uważano węgierski Fidesz. Oni mieli 5 tysięcy członków, ale właśnie Orban po przegranej wyborczej w 2002 roku postawił na bardzo szerokie otwarcie. Fidesz ma teraz 40 tysięcy członków, a PiS ile? 30 tysięcy. A Węgry są 4 razy mniej liczebne od Polski. I tu więc na przykład, jeśli ja czytam, że mieszkam w bloku 10-piętrowym, mam wielu też fanów, no i sporo lewingów, lewaków, może jezbeków. Jak oni się cieszą z tego Misiewicza, jak oni cieszą się z tej Gosiewskiej, dla mnie babska, które po strasznego, które nie dość, że dostało te 850 tysięcy odszkodowań, to chciało jeszcze 5 milionów. Jak oni się cieszą z PGNiG-u, że do PGNiG, do spółki przybyło 3 panów z PiS-u, w tym były minister gospodarki, Piotr Woźniak, na dzień dobry dali sobie premię po 300 tysięcy złotych każdy, tak na milion, za nic nie robienie w 2015 roku, gdy bulwarówka w Fakcie i Super Ekspresie zaczęto krzyczeć na ten temat, to dalej oddali te premie, ale dla kogo? Dla fundacji, na której czele stoi żona i tego dnia. A ja bym na miejscu Kaczyńskiego wyrzucił ich na zbity łeb i zabronił jakiejkolwiek pracy do końca życia w instytucjach państwowych. Jak Prawo i Sprawiedliwość, to Prawo i Sprawiedliwość. Ja mam nadzieję, że Maciej Kaczyński w końcu to zrobi. To będzie jedyna szansa, że otworzy się na ile środowiska. Chciałbym, żeby nie mylił się w tych nadziejach, ale właśnie poza tym jest jedna rzecz ciekawa. Mówiłem, że Kaczyński nie interesował się gospodarką, ale powiem, że jednak tylko u Kaczyńskiego widziałem i cytowałem co najmniej 6 wystąpień w zeszłym roku, gdzie krytykował eksploatację Polaków z zewnątrz. A ministrowi gospodarki nic nie mówili o tym. Pan Morawiecki milczał o tym, stary bankier, nie stary i tak dalej. I tu mam, właśnie dlatego mam nadzieję, że tym bardziej, że nie ma za dużo ciekawych jednostek w PiS-ie. Ja lubię Ziobro, który nie jest Solidarna Polska, ale on ma jako minus, że był poza PiS-em, bo byłby chyba dobrym następcą. I w tej sytuacji ja nie bardzo widzę kogoś, kto mógłby zastąpić Kaczyńskiego i dlatego kibicuję, żeby do niego dotarły krytyki ludzi niezależnych, a to nie jest łatwe. Jak profesor Andrzej Nowak wysunął projekt, żeby Kaczyński był premierem, a ktoś inny, jak się rzucono na niego, jak on może, świętokradztwo, a potem jednak Kaczyński poszedł w stronę Szydło i dobrze, twarda córka górnika, mi się wydaje, zachowuje się bardzo dobrze. To może tyle niewyraźnego, mogę jeszcze tu oczywiście dodać z powodu tego. Proszę bardzo. A pan właśnie, pan profesor mówi o Morawieckim, to jednak sama słyszałam, jak Kaczyński mówi, że wierzy w plan Morawieckiego. Dobrze, dobrze. Pani, ja powiedziałem już raz, droga pani, a to powiedziałem, że Kaczyński akurat na gospodarce się szczególnie nie zna. Dlatego wziął liberałkę Gilowską. Dlatego też teraz wziął Morawieckiego, który umie mówić, lubi mówić na PR, ale ja nie uważam go za najlepsze rozwiązanie dla Polski, bo na przykład, co Węgrzy zrobili? Postawili na przedsiębiorców, nie ulgi dla Mercedesa ani innych, na węgierskich przedsiębiorców. I pierwsza rzecz, którą zrobił Orban, obniżył podatki dla przedsiębiorców do 10%, teraz do 9%, bo on cały czas obiecywał przedsiębiorcom węgierskim, za to dostał pieniądze na telewizję, już w opozycji na różne tak, on przedsiębiorcom i dotrzymał to, że będzie ich chronił przed koncernami zagranicznymi, bankami i dotrzymuje tego. Natomiast Morawiecki wiele mówi o innowacyjności, nowoczesności, przedsiębiorcach, a to nie zrobił, prawie nic. A przypomnę, że jeśli chodzi o biurokrację, to taki autorytet jak Kluska mówi, że jeszcze się zwiększyła jakaś ustawa tam lodówkowa, jeszcze tego typu rzeczy.
Poza tym Morawiecki dla mnie nie jest autorytetem, bo już parę razy palnął tak straszliwe głupstwa w sprawach politycznych, że no przykładowo powiedział z kilka miesięcy temu w czasie kampanii prezydenckiej w Stanach, że różnica między Clintonową a Trumpem tak między dżumą a cholerą. No to była głupota, po prostu głupota, tak. Wicepremier Polski za jednym zamachem obraża oboje z pretendentów do tronu w Stanach. No głupota, po co? Ja słyszałam, kto inny. A nie, to pani słyszała, kto inny. To proszę mi powiedzieć, że inny też jest głupcem, a proszę zobaczyć, kto powiedział Morawiecki. To jest znane, mogę pani powiedzieć, że jako naukowiec coś tego publicystyka cytuję dokładnie, a tak się składa, że dla nas nieszczęściem byłaby Clintonowa, ponieważ cały czas popierała roszczenia żydowskie na sumę 65 miliardów dolarów. Poza tym była antychrześcijańska, to wiadomo, że jej otoczenie. A Trump od początku wprowadził sędziego do Sądu Najwyższego, który przeważa na rzecz konserwatystów, przeciw gender, skończył z ulgami dla różnych gejów, lesbijek i tak dalej. Popiera państwo narodowe, państwa narodowe. Choćby to, ja muszę powiedzieć, że słuchałem akurat końca tej kampanii, wyników w domu studenta przy redemptoryzmie, przy tej uczelni. I kiedy o 6 rano już słyszałem, że między innymi dzięki Polakom z Pensylwanii i Florydy wygrywa Trump, ale Clintonowa nawet nie chciała się spotykać z Polakami. Po co, jak miała dość Żydów, przyjaciół, to tylko jednego żałowałam, że nie było z kim opić triumfu Trumpa, bo przecież nie mogę demoralizować poczciwych, estetycznych redemptorystów. Teraz. Ale druga rzecz, która jest absolutną bzdurą też Morawieckiego, kiedy powiedział półtora miesiąca temu, że należy sprowadzić do Polski 4-5 milionów Ukraińców. Już mamy do 2 milionów. Dla mnie głupota, samobójcza. On patrzy na to tylko z wąskiego, ekonomicznego punktu widzenia. Będzie tania ukraińska siła robocza. Ukraińcy dużo lepiej pracują niż jacyś muzułmanie, tam spotkamy. Ale polityczny wydźwięk, niech do tych 2 milionów dojdzie 4-5 miliona Ukraińców, będziemy mieli siłę odśrodkową, rozsadzającą Polskę. Już stworzyli własny związek zawodowy, niech stworzą partię polityczną, roszczenia do hełma Przemyśla. Jak polityk może o zdrowych zmysłach pleść tego typu rzeczy? To mówię druga. Także dla mnie nie jest to przekonywująca postać. Owszem, mówi bardzo dużo. To no, ładnie oczarował Kaczyńskiego, ale z tymi mówcami to jest u nas za dużo tych mówców wśród ministrów. Ja przygotowuję ranking mój ministrów na moim blogu do pierwszego Roberta Nowaka. To do pan najbardziej właśnie chce. Tak. I co będzie tam? No, będzie bardzo dobrze dla kobiet. Będzie dla przede wszystkim tych pań, no, premier Szydło, piątka, Beata Kempa, Rafalska, ale już przy Szczerzyńskiej się mam wątpliwości. Kiedy się idealizowałam, bo mówią mi posłowie i posłanki, że weszła w zbyt wąskie zbliżenie z niektórymi firmami telefonicznymi. I muszę powiedzieć, że teraz też w ostatnich tygodniach mam wątpliwości co do minister szkolnictwa. Ja jestem absolutnie za reformą, takie przywrócenie tego stylu. Ale wiele osób, nauczycielek mówi, że reforma nie została przygotowana, że zrobiona została zbyt pośpiesznie, że można było jeszcze poczekać rok, że nie było takich naprawdę dobrych konsultacji, jak ona mówi, więc dlatego się teraz zastanawiam bardzo poważnie nad tą oceną. Natomiast całkowitą pałę bez plusa dam Waszczykowskiemu, którego uważam za szkodnika. Dodam, jeśli chodzi, pisze o nim ksywa Escobar, bo on wynalazł minister spraw zagranicznych, nowe państwo w Ameryce Łacińskiej, na cześć znanego mafiozo kolumbijskiego Escobara. No, trzeba być durniem, przepraszam, żeby takie rzeczy robić. Tam wiele takich różnych. Teraz,
ja jestem krytyczny wobec Putina. Powiem oczywiście, że uważam, że myśmy stracili szansę za Jelcyna. To trzeba było wtedy te 7 lat Jelcyna wykorzystać, bo on nie miał ani odrobiny szowinizmu wielkoruskiego, tak jak Putin, stary bezpiecznie, a tylko trzeba było wydelegować na rozmowy z nim kogoś świeckiego, z dobrze trunkowego, albo no, arcybiskupa Głowia. bardzo dobry. Wiecie Państwo, że on nie tylko upił wtedy Kwaśniewskiego na szczęście. 2 lata temu upił 2 delegatów z Platformy, którzy mieli złożyć kwiaty na grobie Walentynowicz. Ich podobno wyrzucono nawet z PO. Głowa rzeczywiście, więc Jelcynem trzeba było kogoś takiego i uzyskalibyśmy i materiały katyńskie, i mierzenie, i szlaną żeglugę, i przeróżne. Co by było? Natomiast źle się stało, że jesteśmy wystawieni na sztyk najgorszy, traktowani jako najgorsi w Rosji, jak wrogowie. To już PO tak zadziałała, chociaż przedtem była ta ciepło, pan Tusk z panem Putinem, ale nie należy, to jest fatalna sytuacja dla Polski, ale nie należy jej pogarszać. Jeśli Waszczykowski publicznie mówi, ja zawsze mówi za dużo, że w Rosji Putina jest tak jak w Korei Północnej, to nikt się nie wygłupia. Korea Północna to jest łagier, to jest obóz, który jedzą trawę, ludzie nędzą, to jak to porównuje, albo mówi już w tytule wywiadu dla Polska The Times. Rosyjska gospodarka upada. A po co on się tym zajmuje? To nie jest ministra spraw zagranicznych rola, żeby drażnić, żeby ten... A czy rosyjska upada, czy nasza nie jest w stanie upadku? Dopiero wchodzimy, a my nie mamy surowców tak wielu jak Rosja. Zawsze. Także to są... A poza tym, no, polityka personalna to jedna wielka, to jeden wielki upadek. Przypomnę, że Trump usunął, zmienił wszystkich ambasadorów od zaraz. A pan Waszczykowski 4 przez rok trzymał najgorszego szkodnika, niejakiego Ryszarda Szmerfa, w najważniejszej ambasadzie świata dla nas, roszczeniowca, syna Wilhelma Szmerfa, pułkownika, który robił, organizował wraz z Sowietami obławę na żołnierzy wyklętych w Augustowskim. Potem ten naprawdę głupek był szefem studiów wojskowego w Warszawie, więc to wie, jak studenci wszyscy zaśmiewali się z jego powiedzeń. Ja wam rzucam myśl, a wy go łapcie. Takie piękne w Polsku. No i pan Szlep, Ryszard, był przyjacielem bardzo mocnym Marcinkiewicza, tego Izabel, pamiętacie Państwo. No i ten go zrobił głównym doradcą od spraw zagranicznych. I wtedy wystrzelił ze powiedzeniem na cześć gazociągu rosyjsko-niemieckiego na dnie Bałtyku. Nawet Sikorski powiedział, to drugi pakt Ribbentrop-Mołotow. Za to usunął go Kaczyński, wbrew Marcinkiewiczowi, ale potem PO wzięło go na ambasadora i w Madrycie, potem w Stanach, a przypomnę, ponieważ on z pochodzenia żydowskiego, że kraj Światowy Związek Żydów płakał, jak można, że pozbyto się Szlepfa, bo on tak dobrze prowadził w kierunku załatwienia roszczeń żydowskich wobec Polski na sumę 65 miliardów dolarów. To jest, ja dlaczego się bałem, że jeśli ten Szlep pozostanie tak dłużej, a tak przeciągam, tak długo go zostawiam. I niech wygra Clinton roszczenie, w każdą będzie jej podpowiadał. Jak ściągać roszczenia w Polsce? Ja podejrzewam, że ona mówi tu 3 senatorów, Kejna, którzy wystąpili przeciw Polsce. No szkodnik po prostu. No ale na szczęście wreszcie Kaczyński nacisnął, bo chciano go jeszcze trzymać, a do szczytu na to, jak nie tylko, że przyjął Bachowskiego, a czterdzieści Państwo, że Bachowski okradł Wałęsę. Tam coś sobie 300 tysięcy złotych zażyczył i zostawił 150 złotych na optyce. Bardzo ładnie. Niech się tak dalej okradają. No i spotkał się pan Szlep
Wałęsą, z Wachowskim, ale już przelał czarę goryczy, także u prezesa Kaczyńskiego, kiedy 3 maja zeszłego roku przyjął na przyjęciu w ambasadzie Rzeplińskiego. No to już było za dużo i poleciał. Ale dalej, przez tamtych ambasadorów, krew na Bielutach, jak w Czechach. Kto był w Watykanie? To najlepsze. W Watykanie ambasadorem był niejaki Piotr Nowina Konopka, kiedyś nazwany pieszczotliwie przez Wałęsę Gnidą. Pieszczotliwie mówię, bo wyzwalił na rzecz Jaruzelskiego. I pan Nowina Konopka, co mało się pamięta, w noc teczkową 4 czerwca, gdy upadał rząd Olszewskiego, to on zgłosił projekt wyrzucenia rządu Olszewskiego, obalenia rządu Olszewskiego. I co to? Rząd przełomu, rząd PiS-u trzymał wzrok faceta, który chciał obalenia rządu Olszewskiego. No i takich osób było bardzo wiele. Ja przypomnę, że Sikorski, którego możecie być pewni Państwo, że nie lubię, od razu w pierwszym miesiącu wymienił 18 ambasadorów. A teraz na kogo wymieniał? Otóż do Kijowa posłał ambasadora pana Piekło. Piekło przeciwnik kresowiaków, bez drugi. Piekło, który atakował film Wołyn jeszcze przed pokazaniem i byłby dobrym ambasadorem Ukrainy w Polsce, a nie odwrotnie. Do Watykanu, jak pisała Gazeta Warszawska, posłał na ambasadora ateistę. Zaszokowało mnie to. Do Watykanu. Mamy tylu wspaniałych katolików, działaczy katolickich, bo no, tego typu różnych rzeczy było dużo. A poza tym skrajna proukraińskość, skrajna służalczość wobec Stanów i Izraela. Pierwszy poparł, żebyśmy z tym ICETA i INEX, wcale nie jest dla nas wygodne, bo tam są w stosunkach z małymi i średnimi krajami arbitraże, na których wygrywają prawnicy wielkich korporacji. Także, no a 2+ daje to pała dla, pełna pała dla Waszczykowskiego, a 2+ daje dla Glińskiego. Pan Toflarza, strasznego, żona 20 lat młodsza, no jedną coś już bym się popisał, to dzieckiem teraz, które mu się narodziło w dość podeszłym wieku, więc całkiem, ale żona młodsza 20 lat, także wystąpił w jej obronie przeciwko wiadomościom telewizyjnym, które skrytykowali fundację, w której pracowała ta pani razem z córką Rzeplińskiego, córką Komorowskiego, a jak gniewnie wystąpił, no bo pewno żona mu nakazała. Teraz Gliński nic nie zrobił dla kultury, nie czuje w ogóle kultury, ale może tak trochę przypomnę, bo był za mało zauważany, że pan Gliński był w Unii Wolności przez kilka lat, partii antynarodowej, jeszcze po 1997 i błąkał się też wśród zielonych. To też część nich to absolutni szkodnicy. No, przypomnę, że prezydent Duda też ładnie zaczynał w 2000 roku od Unii Wolności, a dopiero w 2005 roku, gdy wygrał PiS, uważam to za decyzję jego dość wybrania fatalną, w 2000 roku, kiedy głosowałem na niego, teraz coraz bardziej. Po miesiącu studiów nad tą postacią, dałem złocie odcinku serialu o Dudzie, to w 2005 roku dopiero przyłączył się do PiS-u i Zwycięskiego. Notabene swoją karierę zawdzięczał Ziobrze, który wydobył się z politycznego niebytu i zrobił wiceministra, czego nie lubi wspominać, bo proszę, no tak, a potem współpracował z Lechem Kaczyńskim. To się zgadza. Natomiast różne decyzje, no może dodam, ja ostatnio pisałem, że tak, wierny syn Kościoła, ratował kostię, ratował obraz. Niektórzy uważają, że ustawnie. Dlaczego nie skrytykował klątwy jako prezydent bezbożnej, bezprawnej, którą powinien PiS rozpędzić pierwszego dnia, a tego przybłędę reżysera Chorwata zapakować do więzienia. Następna rzecz, dał order Orła Białego dla Weissa, żeby nie było wątpliwości. Ja bym dał order Orła Białego dla kilku Żydów, dla Finkelsteina, który walczy
przeciw roczeniom żydowskich, przeciw Holokaustu, ale nie dla Weissa, który ciągle ma taki styl. Najpierw chwali Polaków, Polska, Polonia, Polin, tu się spoczywa potem, ale zapłaćcie te roszczenia na 65 miliardów. Polecam w internecie polemikę między Weissem a Braunem, gdzie Braun znokautował Weissa, no ten ciągle też zaczynał, że on jest przyjacielem Polski, a Braun powiedział, on jest nieprzyjacielem, jak pan wysuwa tak wielkie roszczenia. Bo najpierw chwali, a na koniec mówi, ale Polacy zapłaćcie, zapłaćcie. Andrzej Duda powiedział w Izraelu, co następuje do Weissa. Pan zawsze mówi prawdę. A prawda Weissa, szkoda, że tu nie mam jego książek, to jest ambasadora na przykład. To było, że w UB było może 5, 6 Żydów, czasem 17. Było z 5 tysięcy, a może 15 tysięcy. Nie mówiąc w całej Solówce, od Bermana począwszy, jeden wyjątek, minister Radkiewicz, ale on miał kompromitującą dla niej lojalkę, a wszyscy inni wiceministrowie, dyrektorzy. Nawet Czesław Miłosz pisał, prożydowski, że wszystkie stanowiska w Polsce objęły Żydzi. Lekko przesadzał, ale to była ta dominacja. A potem mówi prawdę, a nabożny prezydent Duda, mówię to bez ironii, nie zauważył, że pan Weiss atakował prymasa Glempa w swoim czasie. Za to, że ten może nie znał, bo nie ma doradców, sam nie zna historii absolutnie i nie ma doradców, nie ma wśród doradców historyka, choć ma doradcę trenera narciarskiego. Bardzo ważna funkcja. Mnie to naprawdę wkurza, jak pomyślę. I teraz i on nikt mu nie doradził i przypomniał, że skrzydła prymasa Glempa, gdy prymas Glemp domagał się pojedwanym, żeby Żydzi też złożyli samokrytykę, a byłoby za co. Zarzecie na Polakach na Kresach 39-41 i sam przemieszczane zbrodnie, za zbrodnie w wioskach na Libowki i Koniuchy, wymordowanie polskiej wsi, za zbrodnie Salomona Morela w Świętokłowicach, który w niecały rok wymordował olżydowski łóbek wraz z łóbeczkami, Lola Potok i inni, wymordował ponad 1600 niewinnych Polaków i Niemców. Opisał to wspaniale pracowicie żydowski dziennikarz John Sack, oko za oko, z Eye for Eye, wydana w Gliwicach i Przemilczana, 7 lat pracował. A proszę Państwa, przeczytałem będąc w Australii, że ten dziennikarz żydowski, John Sack, napisał w wywiadzie w tytule, że Żydzi powinni przeprosić Polaków za te zbrodnie, choćby Morena. On o tym wszystkim, jak widać, nie wie. No mówię, zobaczcie Państwo, prezydent Duda o antypolonizmie zero, o antysemityzmie ogromnie dużo. No ja rozumiem, że ma teścia Żyda Polakożerce, Kornhausera Juliana, poetę, który ma taką rodzinkę też dziwną, bo w ogóle szwagier to go atakował nawet, bo jest taka pełna, to się dalej Unia Wolności. Ojczulek Mięciutki był na moim spotkaniu w tydzień po wysunięciu kandydatury jego syna w klubie Sochu. Jak ja mówiłem, rozliczacie do więzienia Ferzyc, a nie, trzeba pojednania. Ojciec też wpływa na to, tą miękkość. No ale przykładowo, jak on mówi, to co krytykował Michał Kiewicz, tylko Abraham, ale ja może najbardziej udokumentowany sposób jest teraz ten mój serial, to są wydane za serię jako książki o ludzie. Kiedy on mówi, że Polska i Żydzi, Rzeczpospolita przyjaciół, 1000 lat przyjaciół. No jakiej przyjaźni dla Boga? Są wyjątki, gdzie była przyjaźń przed powstaniem styczniowym Tusz, Iźberek Joselewicz, trochę Żydów, naprawdę patriotów polskich, jak Askenazy, profesor. Ale od czego się zaczęło? Od 1000 lat temu, od handlu Żydów niewolnikami chrześcijańskimi, Polakami innymi. Centrum tego handlu była Praga Czeska. My świętego Wojciecha zawdzięczamy, to teraz piszę na tam większy tekst, Żydom handlarzom niewolników, bo Praga była tym centrum handlu, potem tych Żydów, chrześcijan, Polaków czy Czechów
przewożona do Wenecji, gdzie i kastrowana, bo ta sprzedawana dla Maurów, dla Arabów Hiszpanii. To co to, to było? Związek, jak woźnicy, jak kija z batem, to co to jest? Kija z koniem, czy bata z koniem? No to wiecie, i wtedy Żydzi handlarze dali łapóweczkę dla władcy Przemysława i musiał biedny święty Wojciech uciekać do Polski, także mówię, że zawdzięczamy. Teraz, a z kolei przywileje skrajne dla Żydów, które krytykowało szereg autorów żydowskich uczciwych i że te przywileje zapobiegły ich zintegrowaniu się z Polską. O co chodziło rabinom? Przecież oni dalej w Polsce zachowali taki zdegenerowany żargon niemieckiego, języka ich prześladowców, jidysz, a nie uczyli się polskiego. Dlaczego? Bo rabinom zależało, żeby nie uczyli się polskiego, bo bali się, że nawrócą się na chrześcijaństwo. Dodam, dano im przywilej sądownictwa niesamowity, że oni nawet karę śmierci rabiny, a kogo mordowali karę śmierci rabini? Najczęściej wcale nie za zbrodnie, za morderstwo, za przejście na chrześcijaństwo. Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w całej Europie. Barnett Litwino, wspaniały historyk żydowski, takiej grupy 700-stronicowym dziele, wydanym w Londynie w 1988 roku, pisał na stronie 92, że gdyby nie schronienie w Polsce Żydów w średniowieczu odrodzeniu, Żydzi jako naród zniknęliby z mapy świata. Nazywano Polskę paradisus judeorum, raj dla Żydów, na wielkiej ekspozycji. Ale dano przywilej. W tym kraju tolerancji były enklawy nietolerancji i to były getta żydowskie, gdzie mordowano Żydów przechodzących na chrześcijaństwo, właśnie najczęściej duszono i tak dalej. No ostatni taki Izrael Szachak, polecam Państwu, wspaniały autor żydowski, Żydzi i Goje, on pisze, że w Polsce mordowanie tych chrześcijan z rozkazu rabinów, Żydów, konwertytów, było niezwykle łatwe. To on o tym nie wie. Nie wie, że Żydzi eksploatowali chłopów polskich przez setki lat, co protestował. Nie tylko Stanisław Staszic, ale różni autorzy żydowscy. Polecam Polska w czasach Stanisława. To o tym nie wie. Nie wie o tym, że bardzo duża część Żydów stawała po stronie zaborców Rosjan, a jeszcze bardziej zaborze pruski. To ogromna część. Tak? Może na jednostki, na 20 paru było za Polską głosowało, a tysiące, że wśród agentów dominowali ludzie żydowskiego pochodzenia, że Traugutta wydał Żyd Artur Goldman, sekretarz Wydziału Skarbu, że Szymona Konarskiego wydał Żyd Rozental, no tak jak tam wyliczał to wszystko. No, za to był Nowosilcowa, mieli Krym. Nowosilcow dzielił Polaków i Żydów, specjalnie przywilejował właśnie Żydów i przyszpiegów działających dla niego, z większość była żydowska. Tak, proszę Państwa. A poza tym, już nie mówię o próbach wykrojenia z państwa polskiego i do Polonii, to osobny temat państwa żydowskiego. I proszę Państwa, no, a równocześnie przemilczanie, ja polecam Państwu pamięć Żydowskiego Związku Wojskowego. To była prawdziwie propolska, patriotyczna organizacja żydowska w getcie, dużo razy liczniejsza niż żydowska organizacja bojowa, marksistowska, komunistyczna. Pan Anilewicz w 40 roku popierał aneksje sowieckie, wielki bohater, Edelman, oszust po prostu, który szkalował Kościół katolicki, i szkalował tych ludzi z prawicowego związku, związku wojskowego, że to tragarze, że oni zginęli prawie co do jednego. I dowódca, tak, Apfelbaum dostał order pośmiertnie w Instytucie Militarnym od rządu w Londynie. I on szkaluje tych poległych po prostu. Także przez kilkadziesiąt lat przemilczona sprawa. To oni wywiesili, to byli oficerowie WB najczęściej, ci dowódcy wywiesili flagę polską obok żydowskiej na barykadach
czy Borysu Saperski. Więc takich przykładów jest bardzo wiele. Nie wiem, jak pana Dudy nikt nie nauczy w historii, jak nie szuka doradców, to przykład to tak. Teraz, który jeszcze może wspomnę, drugim najgorszym po Waszczykowskim to jest pan Piotr Gliński, który zupełnie nie zna się na kulturze, owszem, no mówię pantofla. Panie profesorze, ale on, wiem czy pan pamięta, były eksperckie spotkania, on był kandydatem przecież Kaczyński, chciał go zrobić premierem, to byłaby... No wielki błąd, wielki błąd. Proszę pana, Kaczyński w sprawach personalnych to tylko był lepszy od Lecha Kaczyńskiego, potem to zupełnie fatalny. Ja przypomnę, jestem z tego dumny, że już w 2005, 2006, 2007 roku publicznie krytykowałem Michała Kaczyńskiego, wiele lat też, bo faworytów Lecha Kaczyńskiego, ja kręcili się przy nim, a Lech Kaczyński był naiwny. Krytykowałem Urbańskiego, którego zrobiono szefem telewizji, na miejsce naprawdę niezależnego Milsteina, bardzo dobrego prezesa, ale był niezależny. No to dano Lizusa, to Lizus Urbański dał program Lisowi, to Lizus Urbański jest odpowiedzialny za klęskę Kaczyńskiego w debacie z Tuskiem, bo usadowili się ci Tuskowicze za plecami Kaczyńskiego i ciągle pokrzykiwali, że wiem, nie ściągaj, nie chciał zajrzeć. Proszę Państwa, ja mam doświadczenia naprawdę wielu lat mówienia, ale gdyby ktoś siedział tak za plecami i ciągle szeptał, to by też nie zdekoncentrował. A obowiązkiem Urbańskiego było albo przepędzić Tuskowiczów, albo przerwać debatę na tak nieudnych warunkach. Także, a Kluczyk-Rostkowska, jestem dobry z tego, że pierwszy krytykowałem, że Giertycha pierwszy krytykowałem w 2003 roku. A jak mnie zaatakował wtedy Terlikowski, od tego zaczął karierę. Niezwykle brudny atak, to też jest dla mnie wtyka wewnątrz kościoła. On nie tylko atakował Arcybiskupa, ale on wielu atakował. Ludzie, ci żyją na tym tle, że ludzie nie pamiętają. Nie pamiętają, że tenże Terlikowski atakował kilka lat temu. Jak teraz napisze Jarosława Kaczyńskiego, że on chce zdominować kościół. Atakował Brana, który go nazwał Ojdakiem, atakował Michalkiewicza, który go nazwał Węcławem. Zresztą to cytuję te wszystkie rzeczy. Ale za to czemu on atrafia? Jaką nadgorliwością na pokaz? Na przykład sugerował katolicką, że należy karać za zdradę małżeńską w więzieniu. No głupota, średniowiecze. Iran, co to Talik? Napiszę Talik koniecznie. Ten polski tak. Ale panie profesorze, mam takie pytanie. Bo teraz gdzieś czytałam, że Sakowicz zaczął bardzo krytykować John. Czy pan to spotkał? Sakowicz, tak. Sakowicz, przepraszam. Nie, nie, nie tyle John, co on stoi po stronie. Wybiera Misiewicza i tam te różne rzeczy. No tak, i tam niektórych, które osoby rządu. Ale to bym nie przesadzał. Tam są zresztą wielkie kłótnie między Gazetą Polską a w sieci, Gazetą Polską a Gazetą Warszawską. No więc, natomiast jeszcze powracam do Glińskiego. Przypominam, że ten pan, który był w Unii Wolności, proszę Państwa, dla mnie to był bezkarna partia. Jeszcze jak ktoś, kto przed 2000 roku był w tej partii zdrady narodowej, to jak nie wiecie, że Kaczyński był poważny? I teraz psuje wszystko, bo dla kultury nic nie zrobi. Znaczy, filmy, przecież na festiwalu w Gdyni nie dano, nie dopuszczono filmu o żołnierzach wyklętych, historia Roya, nie dano żadnej nagrody dla filmu Spolek, nie Spolek, Wojn, nie w ogóle. A dlaczego? Bo stare jury, które tam wspierane to przecież jest przez fundusze Skarbu Państwa, przez te spółki, Orlen, Lotos, to dlaczego nie zmieniono? O, Witold Gadowski, mój ulubiony współkrytyk, to wiecie Państwo, co napisał? Właśnie, że od razu trzeba było zlikwidować Polski Instytut Sztuki Filmowej i założyć coś nowego, bo ten instytut był kierowany przez ulubienicę byłego ministra Dąbrowskiego z SND, która nagradzała, popierała po płocie
popierała Lidę, wszelkiego typu filmy krytyczne wobec Polski, a jak wiemy, ten film skandaliczny Westerplatte, ani te. I na jej następczynię została jej też przyjaciółka, sroka, która tylko by geje, lesbijki, tym podobno. Trzeba było rozmawiać ten festiwal, no, ale tam nie ma żadnych zmian. Grasują ci ludzie. Po co dawać Janie 120 tysięcy złotych? Po co dawać wrogą? Nie. To dał Kulicki 120 tysięcy. Rzegor Miedzisz daje, to osobny temat. Ale tu Kulicki już za chwilę tam się da. Także razem biorąc, no i jeszcze podam taki przykład. Ogromnie lubię Matthew Tymbanda. Syna Leopolda Tymbanda, wspaniałego Polaka patriotycznego, najlepszego zresztą intelektualisty spośród Żydów, który zawsze był niepoprawny politycznie, bronił Polaków w Stanach, a jego syn Matthew Tymbanda jest za, absolutnie za rządem PiS-u. I co? Był doradcą ministra Waszczykowskiego. Parę miesięcy, bo wyborcza zaatakowała Tymbanda, gdy on skrytykował bardzo ostro Annę Elbaum, żonę Sikorskiego. To wyborcza napisała, że to antysemity. Coś ciekawe, antysemity. Żyd krytykuje, że antysemita. Proszę Państwa, się w głowie nie myśli. No i co? Usunięto natychmiast Tymbanda, pan Waszczykowski. Wyborcza swoje plany realizuje. A co do Zbieński? Ja jestem bardzo zaprzyjaźniony szefostwem najlepszej księgarni patriotycznej w Polsce, w Łodzi, Podgórskiej. Byliśmy tam niedawno. I tam oni dostawali małą dotację od Zbieńskiego, który jest posłem z Łodzi. I znów tam wystąpił Miszalski, Olombry Żydowski. Wyborcza zaatakowała, że antysemity. Natychmiast pan Gliński, co są dotacje, lub wyborcza realizuje. Ja mam dość tych wszystkich nieczatów po prostu i lubię Ziobrą, bo robi tam sprawiedliwości, bardzo wierzę. Lubię Błaszczaka, choć mógłbym być jeszcze twardszy w pewnych sprawach, ale jest naprawdę dobrych ministrów, ale za dużo jest nieczatów. I trzeba się ich pozbyć. Przecież to nie tylko ja mówię o Waszczykowskim, to co mówię. Jest ogromna krytyka i bardzo. Proszę Państwa, z wywodu pana profesora jeden podstawowy wniosek. Dobrze by było, żeby nami rządzili nasi, nie? No, żeby rządzili polscy patrioci. To jest tak, oczywiście.